Siema wszystkim, dzień dobry. Dzisiaj wyjeżdżam później jednak. Rano wstałem, ale warunki były fatalne, zero chmur, zero światła i musiałem trochę odespać wczorajsze nocne polowanie i podróż. Tak więc wyjeżdżam trochę później, słońce już stało. Widać tam na szczytach, pięknie wygląda. Natomiast ja jadę zobaczyć, czy da się wejść na szlak na górę Little Fiolet. Prowadzi tam droga taka chyba, nie wiem czy ona nie jest zamknięta teraz w zimę. Ale zobaczymy, 17 minut jest do celu, więc w razie czego się zawrócę, niedużo czasu stracę i pójdę na tą rampę widokową, na rampę Strecken to się nazywa. I połączymy się już chyba tam na miejscu. Właśnie tego się obawiałem, kurczę. Jednorazowy wjazd kosztuje aż 100 koron. Ajajaj. Drogo. 100 koron to jest jakieś 40 parę złotych. Kurczę blade, ale... Nie wiem, muszę się chwilę zastanowić. Nie wiem, w sumie może będę żałował, że nie pojechałem. Dobra, trudno, raz się żyje. Patrzcie, jaki jest klimat. O, kosmos, co? Oczywiście przyjechałem, jechałem. Później bym żałował, że nie spróbowałem. Tak będę wiedział już na przyszłość, czy warto tutaj jeździć, czy nie. Czy warto tyle płacić. Z przodu widać charakterystyczny szczyt. Sorki. Charakterystyczny szczyt Romdalstornet się nazywa. O, jest też niezła góra. O, zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Śnieg jest zmarznięty, może nie będzie się zapadał. Fajnie. Już mi się podoba. Dobra, wyłączam się, poszukam jakichś może motywów do zdjęć. Jedziemy do przodu. A, no to niezły ząg. Droga jest nieoczyszczona. A do miejsca parkingowego jest 3,5 km jeszcze. Super, zapłaciłem kurczę za nieoczyszczoną drogę. Nie było żadnej informacji, że jest nieodśnieżona. O Jezu. 3,5 km kurczę. Mogę założyć kolce, ale ten śnieg to jest... Znaczy niewygodny do chodzenia. Chociaż jest dosyć twardy, w ogóle się nie zapada. No nie wiem, może... No nie wiem, no zapłaciłem to już chyba pójdę, no 3,5 km to jest jakieś pół godzinki pewnie marszu. Nie jest jeszcze tak źle. Ale no wkurzyłem się troszkę, myślałem, że... Będzie dojazd aż do parkingu. A tymczasem nic z tego. Ale muszę iść, no muszę tam dojść. Już jestem. Zbieram manatki. Idę, muszę tylko znaleźć miejsce, żeby zaparkować samochód. Tutaj jest jakaś budowa i przy niej raczej nie zaparkuję, bo się ktoś wkurzy, chociaż może zaryzykuję, bo i tak tutaj raczej nikt nic nie buduje teraz. No dobra. Trudno. Trzeba się ogarnąć i nie marudzić. Tutaj swoją pierwszą kompozycję.
kompozycja pionowa. Mam ładne tutaj wodospady, które tworzą fajną linię biegnącą w głąb zdjęcia. No, dopełnieniem są te dwa drzewka tutaj. Jedno z tej strony pochyłej i drugie tam fajnie wygląda. Trochę mało tutaj jest chmur, szkoda, że nie ma tutaj chmur na tej części nieba. Natomiast całość prezentuje się całkiem ciekawie. Strasznie ciężko było się tu dostać. Te skały są pokryte lodem, niektóre są oblodzone, a niektóre są takie, że można na nich stanąć. Ciężko to rozpoznać nawet. Ale całość sceny prezentuje się w ten sposób. Jeszcze pokombinuję tutaj z różnymi czasami naświetlania i może spróbuję też taką kompozycję zrobić panoramiczną ze zdjęć właśnie takich horyzontalnych. O. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Też może to fajnie wyglądać. Dobra, zaraz zobaczycie efekty. Otworzyła mi się piękna panorama na góry po drugiej stronie doliny. Wyglądają naprawdę pięknie. Porobiłem kilka kadrów z potoku, jak widzieliście. Teraz idę dalej pod górę. Zobaczymy, jak będzie wyglądał sam szlak. Czy w ogóle będzie do zdobycia. Natomiast tutaj myślę, że zrobię ładną taką panoramkę. Z tego celu założyłem swój obiektyw 70-300 i na ogniskowej około 135 już mam całkiem ładne zbliżenie. Myślę, że zrobię taką całkiem dużą, bardzo szeroką panoramę tych gór. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Fajnie. Pogoda jest fajna. Czasem zawiewa jakiś taki dziki wiatr z góry. Ciekawe, jak tam będzie. Wydaje mi się, że droga poprowadzi mnie tam za ten szczyt tutaj. Gdzieś tam będzie wejście na górę, ponieważ ten szczyt tutaj będzie doskonale widoczny w ogóle z tego właśnie szczytu, gdzie ja idę.
No zobaczymy dokładnie. Sam nie wiem, czego się spodziewać. Piękne góry. Dobra. Idę dalej. Wspina się coraz wyżej. Patrzcie, jak epicko wyglądają tam te szczyty. Ale to, co się dzieje teraz tutaj, to jakaś masakra. Trzeba jak najszybciej wyjść ponad albo poza linię tych linii. To jest jakiś kosmos. Autostrada dla słupów. Ale tam, co się dzieje z tyłu, to jest jakaś miazga. Przepięknie.